Leniwce to fascynujące zwierzęta. Są najwolniejszymi lądowymi ssakami na świecie, ale w wodzie poruszają się trzy razy szybciej niż na ziemi. W dodatku potrafią wstrzymać oddech na 40 minut. To znacznie dłużej niż, na przykład, taki delfin, który jednak rzadko łazi po drzewach. No więc w związku ze swoimi imponującymi wodnymi umiejętnościami leniwce spędzają... 90% czasu zwisając z gałęzi, z której w każdej chwili może je ściągnąć harpia olbrzymia. Leniwce żywią się wyłącznie liśćmi, prawdopodobnie dlatego, że tylko je potrafią dogonić. Same również są zielonkawe, tak jak ich pożywienie. Naturalny kamuflaż zapewniają im algi, które rosną na ich grzbietach. Zgadza się, leniwce są tak wolne, że dogania je banda glonów i przejmuje im futro przez zasiedzenie. Zwisanie do góry leniwcem, nasi bohaterowie opanowali jednak do perfekcji. Potrafią robić to podczas jedzenia, przez sen. A nawet po śmierci, jeżeli leniwiec przekręci się ze starości, to jest szansa, że zostanie na drzewie jak lampki, które obiecaliście ściągnąć z elewacji po świętach. Wszystko dzięki wyjątkowej budowie mięśni. Odwrotnie niż u człowieka leniwiec musi je napiąć, aby rozluźnić uchwyt dłoni. Pomimo ekspresji mopa porzuconego na drzewie, leniwce potrafią być niebezpieczne. Ich szpony są długie, ostre i silne, bo przez większość czasu. To jedyne, co utrzymuje je na drzewie. Jeżeli jakimś cudem znajdziecie się w położeniu umożliwiającym przytulenie leniwca, to lepiej opanujcie te niezdrowe żądze. Po pierwsze, od odleniwcowe rany mogą być głębokie. Po drugie, prawie na pewno wda się w nie zakażenie. No i po trzecie, spróbujcie potem wytłumaczyć skąd macie blizny. Co się stało? Leniwiec się na mnie rzucił. Ale jak to możliwe? To był moment stary! Leniwce ryzykują życie za każdym razem, kiedy chcą postawić dwójkę. Zanim powiecie, że to zupełnie jak u ludzi po trzydziestce, to nie. Nawet najbardziej mściwy kebab nadal jest lepszy niż zeżarcie przez jaguara. A dokładnie to może czekać leniwca, kiedy zejdzie na ziemię, żeby postawić kub Co prawda zielonkawy drań chadza do liściastego ustępu jedynie raz w tygodniu, ale kto by nie dostał zaparcia, jakby każda wizyta przypominała igrzyska śmierci skoro jesteśmy przy zatorach jelitowych, to leniwiec ma je właściwie bez przerwy. Strawienie jednego liścia zajmuje mu około 30 dni. Za to jak już weźmie się za wydalanie, to traci od razu jedną trzecią wagi. Każdy jego klocek waży około kilograma, a sam akt poprzedza efektowny taniec. Tuż przed defekacją leniwiec ma tyłkiem na boki niczym Elvis Presley na scenie. Może jakby król robił to samo? to nie zasnąłby na tronie. No i na koniec leniwce nie pierdzą. Są na to dosłownie za wolne. A konkretnie ich system trawienny działa w takim tempie, że metan ma czas wchłonąć się do krwiobiegu i leniwiec wydycha go otworem gębowym.